Chciałbym, żebyśmy nasze rozważanie zaczęli od listu do Rzymian. I będę otwierał list do Rzymian, rozdział pierwszy. List do Rzymian, rozdział pierwszy. I zaraz na samym początku czytamy: Paweł, sługa Jezusa Chrystusa, powołany na apostoła, wyznaczony do zwiastowania Ewangelii Bożej, którą Bóg przedtem zapowiedział przez swoich proroków w Pismach Świętych o synu swoim, potomku Dawida, według ciała, który według Ducha Uświęcenia został ustanowiony Synem Bożym w mocy przez zmartwychwstanie, o Jezusie Chrystusie, Panu naszym. Więc z tych początkowych wierszy dowiemy się o tym, że Ewangelia jest o Jezusie. Że Ewangelia jest o Jezusie. Kolejny wiersz mówi tak, że przez Jezusa otrzymaliśmy łaskę i apostolstwo, abyśmy dla imienia Jego przywiedli do posłuszeństwa wiary wszystkie narody. Więc jeżeli Ewangelia jest o Jezusie, a w imieniu Jezusa, według apostoła Pawła, otrzymał łaskę i apostolstwo, aby przywieźć wszystkie narody do posłuszeństwa wiary, to znaczy, że celem Ewangelii jest to, aby przywieźć wszystkie narody do posłuszeństwa wiary. Tak? I Ewangelia może przywieźć wszystkie narody do posłuszeństwa wiary, a więc do posłuszeństwa temu, o czym mówi Słowo Boże, dlatego, że jest mocą Bożą. Kiedy zwrócimy naszą uwagę na wiersz 16, jest tam napisane tak. Nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej. Jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy. Czyli ci, którzy przyjmują Ewangelię, która jest o Jezusie, w ich życiu ona staje się mocą Bożą i dlatego może ona przywieźć do posłuszeństwa wiary, a więc do posłuszeństwa tego, o czym mówi Słowo Boże. I teraz, co sprawia, że Ewangelia jest tą mocą Bożą? W kolejnym wierszu czytamy, że w niej jest że usprawiedliwienie Boże w niej bywa objawione. Z wiary wiarę, jak napisano, a sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Więc Ewangelia mówi o usprawiedliwieniu i to usprawiedliwienie, treść tego usprawiedliwienia, przesłanie tego usprawiedliwienia jest mocą Bożą w życiu tych, którzy przyjmują Ewangelię, tak? I żeby przekonać się, jakie jest to usprawiedliwienie, albo przypomnieć sobie, odczytać z Bożego Słowa, chciałbym, żebyśmy otworzyli list do Rzymian na rozdziale 3. List do Rzymian, rozdział 3. I tam autor w wierszu 23 zapisał takie słowa, że wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. I są usprawiedliwieni darmo z łaski Jego przez odkupienie w Chrystusie Jezusie, którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez krew Jego, skuteczną przez wiarę, dla okazania sprawiedliwości swojej przez to, że w cierpliwości Bożej pobłażliwie odniósł się do przedtem popełnionych grzechów. Dla okazania sprawiedliwości swojej w teraźniejszym czasie, aby on sam był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, który wierzy w Jezusa. Więc usprawiedliwienie, najogólniej mówiąc, polega na tym, że kiedy my dostrzegamy to, że jesteśmy grzesznikami, to przychodzimy do Chrystusa, to on może nas usprawiedliwić, tak? W jaki sposób? Dlatego, że Jezus umarł za nasze grzechy. I jednocześnie Bóg może być sprawiedliwym, dlatego, że na Jezusie i na jego ofiara zadośćuczyniła Bożym wymaganiom na krzyżu, ale jednocześnie poprzez ten czyn, to dokonanie Jezusa, my zostajemy usprawiedliwieni, tak? Możemy zostać usprawiedliwieni, a jesteśmy usprawiedliwieni, kiedy to dzieło odkupienia przyjmujemy, które dokonał Jezus dla nas na krzyżu. I to jest poselstwo Ewangelii i to jest tą mocą Bożą. Natomiast kwestia zbawienia nie sprowadza się tylko do tego, żeby raz uwierzyć w to, co Jezus uczynił na krzyżu, ale żeby w tym usprawiedliwieniu trwać. Tak? Więc z jednej strony, choć przesłanie jest
Ewangelii o tym, żeby uwierzyć w to, co Jezus uczynił dla naszego zbawienia, to tak naprawdę Ewangelia wzywa nas do tego, żebyśmy trwali w tej wierze na co dzień. Tak? Żebyśmy trwali w tej wierze na co dzień. I teraz skąd my wiemy, że jesteśmy usprawiedliwieni przez Jezusa na krzyżu? No wiemy o tym z Bożego Słowa i kiedy my zgrzeszymy, kiedy przystępujemy Boże prawo, to mamy Boże obietnice, które mówią o tym, że faktycznie Boża łaska jest wystarczająca, aby nas zbawić. Ale jeżeli Ewangelia ma być mocą w naszym życiu, to to by oznaczało, że Ewangelia musi na co dzień wpływać na nasze życie. Więc kiedy my zgrzeszymy, tak? Kiedy widzimy, że potrzebujemy Zbawiciela, przychodzimy do Niego, Chrystus nam przebacza. Ale my musimy dokonywać tego cały czas. My, kiedy w swoim życiu widzimy, że jesteśmy grzesznikami, jesteśmy osobami potrzebującymi, zależnymi, to cały czas powinniśmy przychodzić do Chrystusa, dlatego że On chce nam przebaczyć te grzechy i chce uświęcić nasze życie. I w tym sensie rozumiem, przede wszystkim w tym sensie, Ewangelia jest mocą Bożą. To znaczy, ona będzie mocą Bożą w życiu tych, którzy będą się opierać o Boże obietnice. I którzy będą wierzyć w to, że faktycznie Bóg może oczyścić ich z grzechu, że Bóg może z ich życia ten grzech zabrać. I teraz powiedzieliśmy sobie, że przesłaniem Ewangelii jest też, Ewangelia mówi o Jezusie. Natomiast kiedy otworzymy, ja nie będę teraz tego robić, ale zachęcam was, żebyście później otworzyli w 5 rozdziale Ewangelii Jana, Jezus, i wierszu 39, Jezus powie do Żydów, badacie pisma, bo sądzicie, że macie w nich żywot, a one składają świadectwo o mnie. Tak? Więc z tego, co przestudiowaliśmy dotychczas, wiemy, że Ewangelia składa świadectwo o Jezusie, ale i pisma, dzisiaj byśmy powiedzieli, Stary i Nowy Testament składają świadectwo o Jezusie. To znaczy, że kiedy badamy Pismo Święte, to możemy poznawać Ewangelię, a poznając Ewangelię, poznajemy Jezusa. I z tego jest dla mnie taka praktyczna myśl, że kiedy otwieramy Słowo Boże, które możemy otwierać i czytać z różnych powodów, to przede wszystkim powinno nam towarzyszyć taka chęć tego, aby poznać, kim jest Jezus. Kiedy studiujemy Słowo Boże, powinniśmy je studiować, aby głównie po to, aby poznać Jezusa. Ewangelia składa świadectwo o Jezusie, ale poselstwem Ewangelii jest także to, Ewangelia ukazuje, w jaki sposób my jesteśmy zbawieni, tak? Poprzez Jezusa. Ewangelia ukazuje to, w jaki sposób Jezus nas zbawia. Jeżeli Ewangelia składa świadectwo o Jezusie, a jednocześnie pokazuje, w jaki sposób jesteśmy zbawieni, to znaczy, że poznajemy Jezusa poprzez plan zbawienia. Tak? I teraz chciałbym, żebyśmy otwarli pierwszy list Jana na rozdziale pierwszym. Pierwszy list Jana, rozdział pierwszy. Pierwszy list Jana i rozdział pierwszy. Zanim jeszcze będziemy czytać wiersz z tego listu, to kilka słów. Ewangelia pokazuje, w jaki sposób jesteśmy oczyszczeni przez Jezusa. I kiedy na przykład, ja też teraz nie będę tego robić, ale chciałbym tylko o tym wspomnieć, kiedy otworzymy na przykład list do Hebrajczyków na rozdziale 12 i przeczytamy trzeci wiersz, tam autor powie, pomyślcie o tym, który od grzeszników zniósł tak wielkie sprzeciwy wobec siebie, tak, abyście nie upadli na duchu utrudzeni. Kiedy otworzymy 8 rozdział listu do Rzymian, i tu musicie znaleźć ten tekst, bo nie pamiętam, natomiast jest on dosyć znany, Paweł wyrazi tam taką myśl, że skoro Bóg ofiarował nam Jezusa, to jakże z Nim nie miałby darować nam wszystkiego? Więc
te teksty i też inne ze Słowa Bożego mówią o tym, abyśmy i zachęcają nas do tego, abyśmy się koncentrowali na tym, co Jezus uczynił dla nas na krzyżu i abyśmy o tym rozmyślali. Dlatego, że koncentrując się na tym, poznajemy, jaki jest Boży charakter. Tak? I teraz chciałbym, żebyśmy przeczytali to, co zapisał apostoł Jan w pierwszym swoim liście. W wierszu 9 napisał on tak. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. I zobaczcie, jest to pewne stwierdzenie, Jana, że Bóg jest wierny. Tak? Ale czy my faktycznie doświadczyliśmy tej Bożej wierności w swoim życiu? I teraz to, do czego zmierzam. Kiedy koncentrujemy się na Chrystusie, na tym, co On dla nas dokonał na krzyżu, na tej wielkiej ofierze dla naszego zbawienia, to oczywiście to dzieło pokazuje, jaki jest Bóg. Tak? Ale z drugiej strony, biorąc pod uwagę to, co powiedzieliśmy wcześniej, czyli to, że to dzieło zbawienia musi cały czas się dokonywać w naszym osobistym życiu, że my musimy trwać w tym zbawieniu na co dzień, to by oznaczało z kolei, że w tych naszych, najprościej mówiąc, że w tych naszych codziennych zmaganiach, kiedy przychodzimy do Boga i mówimy, Boże, pomóż nam, obiecałeś, że możesz nas oczyścić, tak, że tego rodzaju doświadczenia pomagają nam poznać, jaki jest Jezus. No bo skoro dzieło zbawienia pokazuje, jaki jest Jezus, a to jest pewien rodzaj dzieła zbawienia, tak, to jest jakby zbawienie, które się dokonuje w naszym życiu na co dzień, no to my, doświadczając tego zbawienia na co dzień, tak, a więc tej Bożej łaski na co dzień, tego, że Bóg w Chrystusie nam przebacza nasze grzechy, kiedy my się nieraz zmagamy sami ze sobą, to w tym wszystkim poznajemy osobiście, kim jest dla nas Chrystus. Nie tylko z opowieści, że On umarł, tak, że On zapłacił za nasze grzechy i ja nie chcę, żeby to było potraktowane jako pewnego rodzaju spłycenie, jako coś, że to jest mniej ważnego. Tak? Oczywiście koncentrujemy się na Jezusie, na tym, co On dla naszego zbawienia dokonał na krzyżu, ale musimy tego doświadczyć osobiście w naszym życiu i możemy tego doświadczyć w momencie, kiedy polegamy na Bożych obietnicach, które mówią nam o tym, że Bóg może oczyścić nas z naszych grzechów. Nie tylko nam może przebaczyć, tak? Ale może nas oczyścić. I w tym sensie pytanie jest, czy my doświadczamy Boga jako tego, który jest wierny w naszym życiu? Pomimo tego, że być może my czasem wierni nie jesteśmy. Natomiast jeszcze chciałbym się skupić w tym rozważaniu na takim ostatnim aspekcie, bo no może zaś pytanie, jak doświadczać tej Bożej wierności na co dzień. Chciałbym, żebyśmy spróbowali przynajmniej sobie odpowiedzieć na to pytanie na przykładzie apostoła Pawła. Apostoł Paweł jest autorem listu do Rzymian, tak? Czytaliśmy Paweł Jezusa Chrystusa na samym początku. Więc Paweł, zanim zaczął mówić o Jezusie, on wcześniej był kim? No, był prześladowcą Kościoła, tak? Był prześladowcą Kościoła i chcąc prześladować uczniów, wybrał się w drogę do Damaszku, aby, jeśli by była jakakolwiek możliwość, jeszcze i tam złapać uczniów i wtrącić ich do więzienia. Natomiast w drodze do Damaszku stało się coś dziwnego i coś nieoczekiwanego. Chciałbym, żebyśmy otworzyli Dzieje Apostolskie na rozdziale 9. Dzieje Apostolskie, rozdział 9. W wierszu 3 czytamy. I stało się w czasie drogi, że gdy się zbliżał do Damaszku, olśniła go nagle światłość z nieba. A gdy padł na ziemię, usłyszał głos mówiący do niego, Saulu, Saulu, czemu mnie prześladujesz? I rzekł, kto jesteś, Panie? A on, ja jestem Jezus, którego Ty prześladujesz. Ale powstań i idź do miasta, tam Ci powiedzą, co masz czynić. Kiedy pytamy o to, jak możemy doświadczyć Boga, to wybaczcie za te
za te uogólnienie. Natomiast możemy doświadczyć Boga, nie możemy doświadczyć Boga, kiedy Bóg nie stanie na drodze naszego życia, podobnie jak nie stanął na drodze wiodącej do Damaszku i nie przedstawił się apostołowi Pawłowi. To znaczy, że kiedy my chcemy doświadczyć Boga, to możemy otwierać Słowo Boże i możemy znajdować tam różne ciekawe informacje, tak? Ale i znowu chciałbym to podkreślić, że kiedy je otwieramy, to przede wszystkim powinno nam towarzyszyć chęć poznania tego, kim jest Jezus. Nie możemy doświadczyć Jezusa, kiedy Jezus jest poza naszym życiem. Nie możemy widzieć Jezusa w Słowie Bożym, jeżeli nie towarzyszy nam chęć poznania Jezusa poprzez Słowo Boże. Możemy studiować Słowo Boże, żeby poznać różne ciekawe rzeczy. Możemy poznać różne właściwe zasady. I tak, to będzie dobre. Ale nie na tym powinno się skupiać przede wszystkim studiowanie Bożego Słowa. Więc kiedy my chcemy doświadczyć Boga, musimy skoncentrować się na Nim. Musimy chcieć Go poszukiwać. No i właśnie, pytanie jest, w jaki sposób Go poszukiwać? Kiedy Jezus objawił się apostołowi, wtedy jeszcze on nie był apostołem, objawił się Saulowi, to wydaje się, że ciekawa jest postawa samego Saula, bo kiedy Jezus mu się objawia i mówi, że to ja jestem tym, którego ty prześladujesz, to później Saul jest gotowy przyjąć, że on był w błędzie, tak? Że on faktycznie prześladował ludzi, którzy wierzą w Boga i że to, co robił, było niewłaściwe. I tak zastanawiam się, czy my faktycznie, podobnie jak apostoł Paweł, potrafimy przyznać, że czasem może, nie wiem, 10, 20, 30 lat naszego życia było z dala od Boga, że byliśmy w takiej opozycji do Boga, podobnie jak apostoł Paweł, że być może nieraz twierdziliśmy, że nasze postępowanie jest właściwe, ale z Bożej perspektywy właściwe nie było. I czy my potrafimy, kiedy Duch Święty nam uświadamia pewne rzeczy, przyznać to, że byliśmy w błędzie? Dlatego, że ja widzę Saula, który był gotowy to zrobić. I w tym sensie rozumiem, że kiedy my chcemy znaleźć Boga, to my musimy być gotowi na to, że kiedy On nam coś pokazuje, głównie przez swoje słowo, to my chcemy to zmienić. My jesteśmy gotowi uznać, że okej, że zachowanie, moje życie do tej pory było nie w porządku. Być może nawet jak jestem chrześcijaninem, to pewne rzeczy są nie w porządku, tak? I w tym sensie my znajdujemy Boga, bo Bóg się objawia tym, którzy chcą Go znaleźć. I jeszcze tylko przeczytamy kilka wierszy dosłownie i później zakończymy. Z Dziejów Apostolskich dalej i z całej tej historii czytamy, że Paweł, który jest odprowadzony do Damaszku, później jest rozmowa z Ananiaszem, no i Paweł zaczyna głosić to, co wcześniej starał się wytępić, czyli zaczyna mówić o Jezusie. Jaka jest reakcja ludzi, którzy znali apostoła Pawła? Którzy znali Saula, jeszcze wtedy Saula. W wierszu 21 czytamy. Wszyscy zaś, którzy go słuchali, zdumiewali się i mówili, czy to nie ten, co prześladował w Jerozolimie tych, którzy wzywają imienia tego i po to tu przyszedł, aby ich w więzach odprowadzić do arcykapłanów? Lecz Saul coraz bardziej umacniał się i wprawiał w zakłopotanie Żydów, którzy mieszkali w Damaszku, dowodząc, że ten jest Chrystusem. Kiedy jesteśmy otwarci na to, co Bóg nam chce powiedzieć przez swoje słowo, ale jednocześnie próbując podążać za tym słowem, widzimy swoją niedoskonałość, widzimy swoje upadki, to moc Ewangelii polega na tym, że wiarą trzymiemy się Bożych obietnic, które Bóg nam złożył właśnie w swoim słowie, które pokazują, że pomimo tego, że nieraz upadamy, to jednak możemy zwyciężyć, że jesteśmy powaleni, ale jednak grzech nie musi nad nami panować, tak? I kiedy żyjemy taką nadzieją, kiedy żyjemy Ewangelią, to wydaje się, że inni ludzie zauważą w nas, to będzie zauważalne. Że może ten, który kiedyś żył w opozycji do Bożego Słowa, nie chciał go studiować, być może nawet prześladował tych,
którzy starali się to robić podobnie jak Paweł, to teraz coś się w nim zmieniło. Wtedy ludzie zauważyli, że w Saulu coś się zmieniło. I rozumiem w kontekście tego, co dotychczas powiedzieliśmy, że gdy jest okazja, gdy ludzie faktycznie zauważają, że coś w nas się zmieniło, że jesteśmy inni, że jest coś, co sprawia, że inaczej żyjemy, to jest to właściwy czas, żeby podzielić się tym, co Chrystus uczynił dla naszego życia. Aby podobnie jak apostoł Paweł na podstawie pism pokazać, że Jezus jest tym obiecanym Chrystusem, tak na podstawie pisma pokazać, że zmianę w moim życiu dokonał Jezus. Ten Jezus, który jest objawiony w Piśmie Świętym. Aby ludzi prowadzić do Słowa Bożego. Dlatego, że osoby, które żyją wokół nas, one tak samo potrzebują tej Ewangelii o Jezusie, którą my usłyszeliśmy. Ale nie tyle potrzebują usłyszeć o Jezusie, który był Zbawicielem, który jest Zbawicielem, który umarł za wszystkich na krzyżu, ale potrzebują usłyszeć o Jezusie, który okazał się wierny w naszym życiu, który dokonał pewnej zmiany w naszym życiu. Potrzebują usłyszeć o Ewangelii, która jest mocą Bożą w naszym życiu, polegającą na tym, nie polegającą na tym, że zawsze zwyciężamy nad naszymi słabościami, ale na tym, że pomimo tego, że nieraz upadamy, to jednak trzymiemy się Bożego Słowa. I myślę, że to ma taką moc przekonywania. I dałby Bóg, żeby to było takim naszym doświadczeniem, żebyśmy faktycznie mogli doświadczyć Chrystusa i doświadczać Go na co dzień w naszych słabościach, dlatego że ludzie, którzy zmagają się też z różnymi słabościami i problemami, właśnie takiego Chrystusa potrzebują. Chrystusa, który potrafi im przebaczyć ich grzechy, ale też który potrafi oczyścić ich życie z ich własnych grzechów. I w tym sensie Ewangelia jest Bożą mocą. Amen.